Merci, merci beaucoup. Merci, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Docteur, ça dla jego bolesnej męki. Sła miseczko, który pomógł i pole mądrości.
dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki. Dieu saint, Dieu saint, Dieu fort, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Italien. Jésus, confido in te. Jésus, confido in te. Jésus, confido in te. Polacco. Polacco. Jésus, ufam tobie. Jésus, ufam tobie. Jésus, ufam tobie. Latin. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedico il onnipotente, Padre e Spirito, e Spirito Santo. Amen. San Jean-Paul II. Priez pour nous. San Bernard. Priez pour nous. Je regarde là. Ok. Kochani moi, jesteśmy w tym przepięknej bazylice na terenie Francji. Jesteśmy gdzieś od Belgii jakieś 60-70 kilometrów. I tutaj w tym Avion, w tym miejscu jesteśmy razem. Proszę bardzo, możecie podejść. Venite qua. Siamo qui circa 55 chilometri da Belgio, no? Più o meno. 50 chilometri da Belgio. Allora, noi siamo ici à peu près à 50 chilometri della Belgique, non ci crois pas. No, 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 meno. On a 17 chilometri d'Orval. Oui, siamo qua. On a 7 chilometri. No, per Arlon, io pensavo per Arlon. Per Arlon. Allora, siamo qui in questa bellissima basilica. Dico gotico, romana. Jesteśmy w tej gotyckiej bazylice i tu jest figura, właśnie ta prawdziwa figura Matki Bożej. Jak tradycja mówi, ona została przeniesiona z 1200 roku. In 1200, questa statua. 1200. Le bois a été sculpté d'après le carbone 14 en 1160 à peu près. Alors, donc, il legno della statua è stato sculpté, non so, hanno dato la forma della statua, ma il carbone 14 dice che il legno della statua è del 1160. Del 1160. Mówią, że drewno jest z 1160 roku, z którego została wyrzeźbiona figura. È la storia. Et la storia esattamente cosa è successo con questa statua? Oui, alors donc il voudrait qu'on dise quelle est l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec cette statue? Comment elle est l'histoire? Che è spostata? Oui. Il y a deux versions, mais enfin j'aime bien celle des anges. Des anges. Non, que les gens n'avaient pas de lieu de culte ici. Dunque la gente non aveva luogo di culto qua in questa zona. Ludzie nie mieli tutaj jakiegoś kultu szczególnego maryjnego w tym miejscu. Donc il y en a un qui a sculpté la statue et on l'a apporté dans l'église qui était à 2 km. Dunque ce n'è uno che ha fatto la scultura della statua e l'ha portata nella chiesa a 2 km di qua. Więc jeden z mieszkańców wykonał tę figurę z drewna i zaniósł tą figurkę z drewna do świątyni 2 km stąd. Et le lendemain matin, elle était revenue dans un buisson d'épines à la place de la recevresse.
Alors, dunque, l'indomani mattina la statua era ritornata al posto nel piccolo albero di spine. La recevresse est quel monument extérieur, quello fuori, qui est l'emplacement du premier oratoire. Mi perdono perciò perché. Allora, perché non voleva la statua stare là, dunque è ritornato da sola. Allora, questo là c'era un piccolo albero di spine, ma era e anche questo posto dove c'era il primo oratorio della statua. Della statua. No właśnie tutaj ten cud, który następuje według tradycji, a mianowicie, że kiedy właśnie ten rzeźbiarz wykonał figurkę Matki Bożej i zaniósł tam do świątyni dwa kilometry stąd, wtedy dzieje się rzecz niesamowita. Dzień później ta figurka, nie wiadomo jak z tamtej świątyni, 2 kilometry stąd, znalazła się z powrotem tutaj, na drzewie iglastym. Matka Boża chciała, żeby tu wybudowano tę świątynię. I tu wtedy rozpoczęto właśnie budowę. Właśnie przed tą bazyliką widzimy to miejsce. Tant qu'elle n'a pas eu de lieu de culte, elle revenait toute seule ici. Fino a quando non ha avuto una cappella, un luogo di culto, la statua, anche spostata, ritornava sempre lì. Ale ludzie jednak nie zrozumieli tego, że Matka Boża chce w tym miejscu świątyni. Więc oni tę figurkę zabierali z tego drzewa i zanosili do tego kościoła 2 kilometry stąd. Za każdym razem, kiedy zanieśli, nie wiadomo w jaki sposób, figurka wracała na to miejsce, w tym miejscu. E quante volte è successo questo? Nie wiemy ile razy, ale kilka razy tak się stało. Allora dopo l'hanno iniziato a costruire questa chiesa. On a fait déjà un oratoire, une église romane, et le 14e siècle est arrivé, on a fait une église gothique. Alors, donc, prima c'era un oratorio, dopo c'è avuto una chiesa romana. Et le 14e siècle, donc, nel 1300, hanno cominciato a costruire questa chiesa. Więc no, najpierw stworzono takie oratorium, modlono się, potem był mały kościół romański, a później w 13 wieku budują tę przepiękną świątynię. C'est arrivé aussi parce que politiquement, Aviot était un village important où il y avait des marchés, il y avait beaucoup d'artisans, beaucoup de monde passait par Aviot, et on était à la limite entre le diocèse de Trèves et le diocèse de Reims. Donc, questi avvenimenti, diciamo, sono arrivati perché c'era tanta gente che circolava in questa zona. E c'era il limite d'una parte il diocese di Trèves e il diocese di Reims. Reims. Voilà. Ah, tu es il diocese. La limite, elle était. Della diocese. A więc słuchajcie, jesteśmy na granicy różnych diecezji. Diecezji Trèves, diecezji di. Trèves. Jesteśmy właśnie już w regionie Szampanii, niedaleko, i tu jest ten limit tych diecezji. Zobaczcie, znalazłem się. Allora, grazie. To jest ta prawdziwa figurka. Podczas procesji jeszcze zmieniają sukienkę Matki Bożej, tak? Cambiano le vesti della Madonna. Ogni anno c'è una bella un bel manto di oro. Un manto di oro. 1000 persone matin e après-midi. 1000 gente mattino e pomeriggio. Przybywa tutaj właśnie w dzień. C'est la fête de Mont-Carmel. A więc 16 lipca Matki Bożej Szkapleżnej. Tutaj przybywają na uroczystości i przybywa tutaj 1000 osób.
tysiąc rano, tysiąc po południu, więc naprawdę wielu przybywa się pomodlić. Matka Boża jest ubrana w piękny płaszcz ze złota. Zrobiony płaszcz dla Matki Bożej ze złota. Allora, quel manto dell'oro, no? Voto, l'hanno dato la gente, no? Questo. Chi ha donné? Il y a plusieurs habits, alors l'année dernière, on l'avait. Qui les donne? C'est donc ça. Ah, des gens comme vous, ou des. Tutti devoti. En 1934, qu'elle a été couronnée. Ah, reine. Donc là, elle est habillée. Elle est couronnée en 1934. E la gente che dà i doni per... W 1934 roku, w 1934 roku została Matka Boża ukoronowana. Ukoronowana. Więc wielu... Ci są do tante grazie, no? Wielu... Quanti są? E une chose aussi, Aviot faisait partie des églises à répit. Au Moyen Âge, les parents qui avaient un enfant mort-né, ils n'allaient pas au paradis, ils allaient dans les limbes, c'était un drame. Donc on venait implorer un répit à la Vierge le temps du baptême. Ah, allora dunque nel Medioevo la gente che aveva bambini morti nati, église à répit. Ils ne pouvaient pas aller où? Au paradis, paradiso, andavano nelle limbe, e qua si chiama, fa parte de, si chiama chiesa a répit, è un tempo corto dove si può chiedere il battesimo. A więc moi drodzy, to jest bardzo ciekawe, allora bardzo ciekawe, ponieważ mówi się według tradycji, że tutaj to jest kościół szybkiej prośby o chrzest. Allora più veloce richiesta del battesimo. Allora quelli bambini che sono morti senza battesimo hanno pregato qui e loro si risvegliavano per. Non so se si risvegliavano, qu'est-ce qui si passe pour les enfants? Ils avaient le temps de. On amenait l'enfant sur le bord de l'autel. L'enfant mort. L'enfant mort, oui. Le papa qui l'amenait. Oui, oui. Il devait assister. Il sonnait les cloches pour prévenir la population. Alors, donc, je peux par petits morceaux. Donc, prendevano il neonato morto, il papa, lo portavano sull'altare. Suonavano les campanes et puis après ils devaient se confesser, assister à la messe et communier. Doveva, un acte de foi de sa part. Doveva confessarsi, assistere alla messa e fare la santa comunione, un acte di fede. Więc moi drodzy, tradycja tutaj była piękna też w średniowieczu, a mianowicie jeśli się rodziło dziecko martwe, wtedy ojciec przynosił to dziecko tutaj do kościoła i miał jakby obowiązek za to dziecko. On szedł do sakramentu pokuty, uczestniczył we mszy świętej i przyjmował komunię świętą właśnie w intencji tego swojego zmarłego dziecka. To było w średniowieczu już tutaj. On commençait les prières. Alors, dans l'armoire à gauche de la Vierge, alors, il y avait un récipient en cuivre avec l'eau. Oui. Qui était prêt. Alors, si cominciavano le preghiere, dietro la Madonna c'era un vaso con dentro acqua benedetta. Alors, di ramo, hein. Il vaso era di ramo. Le porte-cierge pour la lumière. Alors, dopo c'era le porte-cierge pour la lumière. Non, la candela. La candela. Et puis l'huile sainte qui était mise en dessous. Et donc, les olio sante del battesimo qui erano où elles étaient. Ben, en dessous le récipient. Vicino la questo cosa in ramo de. Była woda święcona za tą figurą, był też olej, tu wszystko było w tyle za figurą. Et on commençait les prières qui pouvaient durer de 2 heures à 20 jours. Allora si cominciavano le preghiere che potevano durare da 2 ore a 20 giorni. Pour le pauvre petit pour le bébé. Au bout de 15 jours, il fallait la foi. Hein. Ah oui. Et tous les jours, il venait. Nuit et jour. Nuit et jour. Tu es, voici, tous sont voici en tem
mówią, że rozpoczynały się wtedy modlitwy, które były od 2 godzin nawet do 20 dni. Ma notte e giorno la gente si faceva il torno per pregare. Da 2 ore fino a Więc ludzie przychodzili dzień i noc, modlili się. Ma bambino morto era dietro, no? L'enfant mort était toujours derrière. Était toujours là. Il bambino era sempre lì. Et on attendait un réchauffement les voix qui pouvaient bouger les yeux, des rougeurs. Et allora aspettavano che il bambino o muova le dita o diventa un po' rosso o apre le occhi. Więc oni wszyscy modląc się czekali, że to martwe dziecko przez małą chwilę ruszy palcami, ruszy oczyma lub też zrobi się rumieniec na twarzy tego dziecka. Il y aurait eu 200 répertoriés. Allora ci sono almeno 200 proprio scritti che sono passati qua da questi bambini. È successo che era qualche segno? Ma il segno penso che era quando il bambino ritornava un po' le mani o le occhi o così. Sì. No, ma poi moriva bambino. Questo bambino, ma è diventata vivo? No, il muore questo enfant, ma il aveva un temps de répit. Un répit. Voilà. Questo bambino moriva, ma con queste preghiere c'era un tempo di sosta che come sembrava svegliarsi ancora, che si poteva. Allora là il battezzava. Voilà. Là potevano dare il battesimo. I zobaczcie, i tu mówią właśnie o tym, że jest około 200 świadectw. 200 dokumentów, że kiedy to dziecko maleńkie, po tak długim czasie modlitwy, tam już martwe, kiedy ruszyło, była jakaś oznaka, że jakiegoś tam życia z powrotem wyruszyło, to wtedy oni szybko, bo to dziecko było chrzczone, oczywiście ono umierało. Dunque 200, che sono sicuri, che hanno fatto un segno, che potevano battezzati ancora. Mają tutaj świadectw 200, gdzie te dzieci dały znak i mogły i wtedy były one ochrzczone. Allora preghiamo adesso per i bambini neonati, non neonati, non battezzati. Preghiamo per i bambini che devono essere battezzati, ma i genitori non li vogliono battezzare. Allora chi dice che on prie per gli enfants non baptisés qui sont morts, hein, qui sont morts, et aussi pour les enfants que les parents ne veulent pas baptiser. Ci sono tanti. Il y en a beaucoup. Io ieri da me è venuta la ragazza 17 anni. Hier il est venu une jeune fille qui avait 17 ans. In Belgio. Non battezzata. Pas baptisée. Perché mio papà disse non voleva che mi battesse. Parce que son papa ne voulait pas la baptiser. Di recevere che son enfant reçoive le baptême. Preghiamo, diciamo Ave Maria. Ave Maria. Andiamo insieme. Diciamo Ave Maria. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Charbel TV. Charbel, se voi siete su internet, YouTube, andate YouTube, internet, scrivi Charbel TV. Charbel TV. Charbel, tu rappelleras? Charbel TV. TV Charbel. Ah, Charbel TV. E tutto questo è Charbel. Allora, aspetta. Carissimi, un annuncio molto importante. Proprio Benedico con questa croce, queste quattro
4. Allora tu vieni qua. Silvia, vieni qua. Silvia. Allora. Allora sono queste. All'inizio, quando cominciavano a nascere le case di preghiera, certamente ci vuole interprete, ci vuole uno che ci... Io non sapevo in francese, ma adesso quando le case cominciano a essere di più numerose, allora le persone della Polonia saranno come interprete, ma responsabili per il sviluppo delle case sono già per... Francia, nome, come t'appelli? Daniel. Daniel. Marilyn. Loro si occuperanno per Francia. Moi drodzy, a mianowicie, gdy zaczynaliśmy tutaj na terenie Francji i na terenie Belgii rozwój domów modlitwy świętego Charbela, coraz więcej ich jest i Polki pomagały. One będą pomagać, ale naprawdę potrzeba ludzi z tego miejsca i dlatego Daniela i Marilina, one będą na terenie, tutaj zajmować się domami modlitwy na terenie i rozwojem na terenie Francji. Ma per Belgio anche la stessa cosa, sono due che sono adesso chiamate per portare avanti anche opera di Saint Charbel. Sono Sylvie et Rosalie. A więc podobna sytuacja dla Belgii. Sylvie et Rosalie razem. A ja im daję teraz błogosławieństwo i do benedycjone. Padre et fi.